Myślę, że to wielka duma, ponieważ popieramy działalność kół naukowych, a tutaj jest inicjatywa oddolna studentów, czyli coś jeszcze bardziej szerokiego i coś, co powinniśmy popierać, ale też brać przykład, że w ciągu 2 miesięcy można tak wspaniałą imprezę zorganizować z tyloma uczestnikami, z tyloma ważnymi prelegentami i z tak ciekawą tematyką, która myślę, że nie tylko trafia do ludzi młodych, ale też do trenerów i osób, które ze sportem miały, czy będą miały styczność, a właściwie ze sportem mamy styczność całe życie. Za nami bardzo ważne wydarzenie dla naszego wydziału. Jest to kolejne wydarzenie, które jest organizowane z inicjatywy naszych studentów Karoliny Kos oraz Dawida Leśniaka, z których jesteśmy bardzo dumni. Udało nam się zgromadzić około 200 uczestników, którzy zainteresowani tematyką sportu, biomechaniki, suplementacji w sporcie, ale również podstaw treningu przyjechali do nas z całej Opolszczyzny oraz regionu Śląska. Ideą konferencji była promocja wiedzy na temat fizjoterapii, dietetyki i wszelako rozumianego sportu z różnych dziedzin, zarówno siłowych, jak i sportów wydolnościowych. Konferencja ma na celu przedstawienie ludziom wielu informacji w postaci takiej pigułki jednodniowej. W jednym miejscu zgromadziliśmy masę prelegentów, którzy wywodzą się z różnych dziedzin, z fizjoterapii, dietetyki, sportu, wszelako rozumianego treningu i oni przedstawią nam najnowszą wiedzę dotyczącą właśnie tych tematów. Było bardzo dużo zainteresowanych, nawet już po zakończeniu rejestracji ludzie dzwonili do nas i pytali, czy jeszcze mogą przyjść i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ta konferencja zacznie od sportu i rozmawialiśmy gdzieś dzisiaj na temat kontuzji, o tym, jak je zapobiegać. I to jest bardzo, bardzo duży, złożony temat, który jest zależny od tak naprawdę wielu czynników. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak wiele rzeczy, które wydają się błahe, mają na to faktyczny wpływ. Czyli zawsze nam się kojarzy problem naszego zdrowia z tą ostatnią rzeczą, czyli bardzo często ktoś schylił się po coś, zabolały go plecy i mówi: okej, nie mogę się dzisiaj schylać, bo to jest ten problem. Natomiast okazuje się, że to jest bardzo skomplikowane i dzisiaj właśnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że pacjenci są zdecydowanie teraz bardziej już świadomi tego, co się z nimi dzieje. Najczęstszym błędem, który się pojawia, to jest taka niecierpliwość wynikająca z krótkiego czasu i z takiej chęci osiągnięcia celów niewspółmiernie do tej osi czasu, w której one mogą być zrealizowane. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Jest to pewien też wyznacznik, jak inne ośrodki mogłyby pokazywać pewne działania, które są czy to naukowe, czy to też branżowe w tych naukach o sporcie, czy w ogóle naukach o kulturze fizycznej, bo tutaj w tej dyscyplinie funkcjonujemy i pokazywać to, co jest pewnymi trendami i popularyzować to. To jest bardzo dobra inicjatywa.